W środę w Tczewie spotkali się sympatycy Roberta Biedronia, którzy podzielają jego wartości i chcieliby zaangażować się w tworzony przez niego nowy ruch społeczno-polityczny. Robert Biedroń to 42-letni polityk, samorządowiec i działacz na rzecz praw człowieka oraz osób LGBT. Do listopada tego roku pełnił funkcję prezydenta Słupska. Zrezygnował z ubiegania się o reelekcję, ponieważ zamierza skupić się na założeniu nowego ogólnopolskiego ruchu społeczno-politycznego. W ostatnią środę z tczewianami spotkała się bliska współpracowniczka Biedronia, Beata Maciejewska. Spotkaliśmy się dzisiaj z kilkunastoma osobami, które chcą współpracować i współtworzyć ruch, który będzie nowym ruchem społeczno-politycznym tworzonym przez Roberta Biedronia. Rozmawialiśmy o programie, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób osoby, które mieszkają tutaj w Tczewie, mogą ten ruch wesprzeć, co mogą zrobić konkretnie. Czy tczewianie mogą liczyć, że Robert Biedroń odwiedzi nasze miasto? Na razie nie ma niestety takich planów, ale będzie w Gdańsku 25 lutego, czyli to jest za ponad dwa miesiące, ale będzie, więc serdecznie zapraszam od razu wszystkich. Nie znamy jeszcze miejsca, ale będziemy o tym informować. Robert Biedroń ujawni szczegóły swojego programu w lutym podczas konwencji w Warszawie, ale już teraz ogólnopolskie media zastanawiają się, czy polityk będzie kandydował na prezydenta Polski. Do 2020 roku jest jeszcze strasznie dużo czasu. Przed nami są inne wybory i tutaj już ten rąbek tajemnicy został przez Roberta odsłonięty. Będzie startował i w wyborach do Europarlamentu za pół roku, a nawet mniej, i będzie startował do parlamentu. I to będą pewnie najważniejsze wybory. I potem się okaże, 2020 rok to jest w ogóle jakaś egzotycznie odległa data, więc na razie jeszcze nie wiadomo.